Witamy w Energy Gas Polska. Dzisiaj postaram się przedstawić ten samolot, którym właśnie jeździmy. Jest to Ford Explorer. Spróbuję powiedzieć o instalacji, jaka tu została zamontowana, o spalaniu tego samochodu, jak i o kosztach również związanych z instalacją gazową. Jak już mówiłem, jest to Ford Explorer, samochód pochodzi z 2016 roku. Pod maską jest silnik w układzie V6 o mocy 290 koni mechanicznych i pojemności 3,5 litra. Tu po lewej stronie przy kielichu jest reduktor. Tu bliżej trochę filtr fazy lotnej jest. Dalej jest elektrozawór z filtrem fazy ciekłej. Tryskiwacze tutaj widoczne na silniku. Obok tutaj czujnik ciśnienia temperatury gazu. Po drugiej stronie za akumulatorem jest umieszczony sterownik. Przełącznik został umieszczony po lewej stronie kolumny kierownicy, tutaj w dolnej części konsoli. Także z miejsca kierowcy jest w miarę widoczny, a nie rzuca się w oczy. Wlew został umieszczony pod klapką wlewu paliwa. Jest to mały wlew z dokręconą końcówką, także po zamknięciu klapki jest zupełnie niewidoczny. Zbiornik w tym samochodzie, z uwagi na to, że wnęka jest dosyć płytka, został zamontowany dosyć niski zbiornik o dużej średnicy i pojemności 56 litrów, z czego do wykorzystania około 45 litrów dla użytkownika. Ale w pełni została zachowana również funkcjonalność, czyli trzeci rząd foteli składa się na płasko, tak jak to fabrycznie było przewidziane. Dobra, teraz kilka słów o kosztach i spalaniu tego samochodu. Spalanie tego samochodu na benzynie to było około 16 litrów, teraz na gazie będzie to do 18 litrów. Co daje koszt przejechania na benzynie, było to około 710 zł, teraz na gazie będzie to około 350 zł, co daje oszczędności rzędu 360 zł na każdym tysiącu przejechany tym samochodem. Zbiornik, jak już mówiłem, 56-litrowy, z czego do wykorzystania około 45 litrów dla użytkownika, co daje zasięgu na jednym tankowaniu około 250 km. Koszt takiej instalacji to jest 4900 zł i zwrot. Zwrot kosztów tej instalacji nastąpi po przejechaniu około 14 tysięcy km. Po tym przebiegu już auto będzie oszczędzało właściwie na czysto. W tym samochodzie zarówno jak i na benzynie, tak samo teraz na gazie, nie jest odczuwalna dla użytkownika żadna różnica, na jakim paliwie jedzie, także zarówno jeżeli chodzi o moc, jak i o przyspieszenie, kulturę pracy silnika, nie jest odczuwalne pod żadnym względem. Także dla użytkownika nic się nie zmienia. Samochód chodzi tak samo na benzynie, jak i na gazie. Ma swoje osiągi i kulturę pracy również w silniku. Zapraszam również do komentowania pod filmem, czy macie takie samochody może, czy jak Wam się sprawuje to na gazie, co byście chcieli jeszcze ewentualnie wiedzieć, co by Was interesowało w związku z takimi samochodami, ewentualnie jakie materiały mielibyśmy zrobić, piszcie wszystko w komentarzach. Zapraszam również do subskrybowania i lajkowania naszych filmów i naszego kanału na YouTubie i na Facebooku. Zapraszamy do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych i do zobaczenia w następnych filmach.